pierdzie. Ale mnie czacha czepie. Kurde, ja pierdzielu się. Ostatni raz tą pod namiotem spałem. Mogę spać obok, ale nie pod. Ludzie, co to za ból? Ja cię pierdzielusia, no chodź tutaj, chodź już. Gdzie ty biegasz, Luśka? Gdzie ty biegasz? Ty, no, gdzie ta moja Lamborghini znowu pędzi? Luśka, Luśka, od tego biegania będziesz chuda, zobaczysz. Będziesz chuda, zobacz, jeszcze będziesz wyglądała gorzej niż Chodakowska, zobaczysz. Wysłowienki to, co mama dała. Tobie mama za wiele nie dała. Ale ty to wziąłeś. No, się wpierdzieliłem jak Wambergold. No cóż, czekam na długoterminową stopę zwrotu. Lusia, powiedz mi jedną rzecz. Powiedz mi tak między nami jedną rzecz. Powiedz mi, po jaką cholerę ty ten pociąg goniłaś? No kto ci kazał biec za tym pociągiem? No to po co ktoś krzyknął start? A ty jak dużna, jak słyszysz start, to od razu biegniesz. Jeszcze się wpierdzieliłaś te wszystkie namioty po ciemku, poszczepiałaś ty. Cała pielgrzymka za tobą biegła, wyglądaliśmy jak chiński smo. Ale pociąg dogoniłam. I to z tobą na barana. No właśnie, a propos na barana. Następnym razem, jak bierzesz na barana, to głową do góry. Zwłaszcza jak biegniesz po torach. To ty tak dzwoniłeś? Nie, kuźwa, drezyna cię chciała wyprzedzieć. To ja się tych podkładów naliczyłem. Się dwa razy pomyliłem, ta się wróciła. Dobrze się wcześniej znieczuliłem, bo wiedziałem. Czułem, że to na cześć, bo tego nie wezmę. To... Lusia, powiem ci, że jedyny plus jest tego twojego szaleństwa. Że takie tempo narzuciła, że jesteśmy naprzeciwko tego hotelu, co to mamy nim w czasy wykupione, także... Naprawdę? Tak, będziemy się odłączać od pielgrzymki, trzeba Staszka zawołać. Tu wołaj pana Staszka! Panie Staszku! Chodź pan na chwilę! Nie mogę teraz. Na chwilę! Nie mogę teraz. A teraz? Na stronie jestem. Na jakiej? www.poboczabezpisuaru.pl. Że on tu zasięg ma? To niech pan, wstrzymaj pan strumień i chodź pan na chwilę. Sprawa jest. Co pan taki zdyszany? Nigdy tak szybko z pielgrzymką nie szedłem. No, jak Lusia prowadzi, to fotoradary głupiają. Nie ma lekko. Co się stało? Panie Staszku, jest sprawa taka, że myśmy doszli do tego hotelu, co to mamy nie w czasy wykupione, także będziemy się odłączać. No, dziękujemy za wspólną podróż, wspaniała pielgrzymka, wspaniali ludzie, naprawdę. Idźcie dalej, rozbawiajcie, rozśmieszajcie. Niech wam towarzyszy stare hinduskie przysłowie, żeby trąba twojego słonia nigdy nie wpadła w kaktusy. Także... Lusia, podziękuj ładnie. Carpe diem. No my na Wigilię carpe diem. A my do wanny i prądem. Drodzy Państwo, no nam też było niezmiernie miło. Chcielibyśmy Państwu podziękować, tutaj cała niska pielgrzymka do miejsc śmiesznych. Na cześć Państwa paciociaków jeszcze raz. Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! 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 Start! A, no nie oducze, normalnie nie oducze. No. Taka wyrywna, normalnie, taka szybka, na wsi to na Luśkę Pendolino wołają. I to jest to. Drodzy Państwo, zanim się z Wami ostatecznie pożegnam, obiecałem nagrodę panu Mariuszowi. Panie Mariuszu, za wiedzę historyczną od nas limitowana seria koszulek o żółtej reklamówce. Zapraszam po odbiór nagrody. Brawa! Gratulacje, odwaga i wiedza historyczna. Brawa dla pana Mariusza. Gratuluję. Panie Mariuszu, ku chwale ojczyzny. Mariusz, daj pyska! Brawa, wasz człowiek. Szkoda Mariusza.
Dobrze. Aż czynny Słowiańczycy. Dobrze, drodzy Państwo, a ja się chciałem pożegnać z Państwem takim naszym tu pielgrzymkowym przysłowiem. Niech ZUS będzie z Wami. O, i z krusem Twoim. Fajny ten pan Staszek, fajny, nie? Nie, no w ogóle rewelacyjna ta pielgrzymka. A pan Mariusz, jaka to jest chodząca wiedza historyczna. Mariusz, dzwonimy się. Przecież ty nie masz telefonu. Jak mu zależy, to niech sobie radzi. W sumie tak, jest co rwać, no. Dobra, Lusia, słuchaj, bo tego, my tu gadu, a tutaj widzisz, właśnie szliśmy i... Zaszliśmy. Nie strasz? Tu, Lusia, to jest właśnie to miejsce, to jest źródło naszej destylacji, wiesz? To jest ten hotel, podoba ci się? To jest ten hotel? Ładny. Ładny. Ładny, cały opapowany. Nie, to jest ekskluzywny hotel, wiesz, to jest najwyższa półka, on ma pół gwiazdki. Aż pół? Całe pół, naprawdę. To jest ekskluzywny hotel. Ja tu jeszcze dokupiłem taką wersję zero inclusive. Także będziesz miała wszystkie niedogodności. Wszystko, co będziesz tylko sobie zażyczyć. Będziesz tutaj miała łóżko wodne, jacuzzi, spa, nie. Wszystko dla ciebie, Lusia, wszystko. Nie tak? Dziękuję. Wzruszyłam się. Nie, Lusia, niepotrzebnie, naprawdę, należało ci się. W końcu to wszystko za twoje pieniądze. Także, Lusia, pracuj więcej, będziesz miała więcej. Mieczysław, ja sobie wezmę czwartą zmianę. Lusia, znasz mnie. Nie powstrzymam cię. Już taki jestem. Wszystko dla ciebie. Wszystko dla ciebie. Tobie zabiorę, sobie dodam. Byleś tylko miała. Dziękuję ci, Mietku. U ciebie zawsze mogę liczyć na siebie. I quo vadis. Dobra, Lusia, zaraz weźmiemy tylko klucz od pokoju, idziemy odpoczywać. O, idzie pan percepcjonista. O. Myślisz, że już się zatrzymał, czy jeszcze idzie? Jak myślisz? Nie wiem, ale zapierdziela jak konik szachowy. Witam serdecznie, Adam Warcaba. W czym mogę pomóc? On chyba z Queenu jest. Dzień dobry, bo my tutaj mamy rezerwację zrobioną tutaj właśnie. Taka była oferta walentynkowa. Walentynki takie dla dwojga, dla odkochanych. Kiedy państwo zamawiali? No tak mnie naszło 1 listopada. Rozumiem. To miało być taki pokój dla dwojga, dwa łóżka małżeńskie osobno i lodówka po środku. Rozumiem. Państwo macie lodówkę po środku? Tak. Znaczy Lusia lubi się czuć jak w domu, także, a ona w domu śpi przy transformatorze, musi coś jej buczać. Rozumiem. No i to już jest koniec? Czy... Tak, chciałem się zapytać... Proszę pytać, ja tu jestem także do dyspozycji. Na jakie nazwisko była rezerwacja? Na nazwisko moje. Na pana nazwisko? Na moje nazwisko. Tak. A jakie to nazwisko? No to jest właśnie to moje nazwisko. Ja jedno posiadam nazwisko, no nie mam więcej, to tylko ja mam. Ale żeby sprawdzić rezerwację, muszę poznać państwa nazwisko. No tak, pan sprawdzi rezerwację, to pan pozna nazwisko. Pan strasznie komplikujesz. Ale nie może pan mi nazwiska podać? No nie mogę, jest ochrona danych osobowych. No. A ja wiem, czy pan na mnie kredytu nie weźmiesz, no. A jak widać, płynność jest. Dobrze, może inaczej pytanie zadam. Jak szanowna pani się nazywa? Kto? Jak szanowna pani się nazywa? No, ani tam szanowna, ani tym bardziej pani.
Przecież Luśka Paciaciakowa, co pan nie poznaje? A czyli rezerwacja jest na panią Lusię Paciaciakową? Nie, rezerwacja jest na mnie. Na moje imię. Dobrze, jak pan ma na imię? Mietek, nie mów mu. I rezerwacja jest na pana Mietka Paciaciaka. Chyba wiedział, no. Już sprawdzam rezerwację. No. Faktycznie jest rezerwacja. Jest, jest, Lusia, także zapraszam na pokoje. Dzisiaj się kończy państwa pobyt w naszym hotelu. Widzę, że nawet państwo już klucze oddali, tylko gwoli formalności zapytam, korzystali państwo z minibarku? No ja nie, no chyba, że ty, Mietek. Co ja, nawet w pokoju nie byłem, to co, minibarek widziałem tam. Jak się państwu u nas podobało, odpoczęli państwo? Oj, bardzo, oj. W czasy życia, powiem panu, naprawdę. Wszystko super, no jedyny minus to, że strasznie szybko czas nam zleciał. Normalnie migomatem. Tak się Luśka baje, że mi majtek zabraknie. Jeszcze na powrót będę miał, panie. Całą trasę na jednych majtkach opierdzieliłem, no. Z tyłu, z metki, z napisu Made in China to tylko ha zostało. Samo. A jak się państwu podobała nasza nowa atrakcja, bicze wodne? Oj, bicze wodne ładne, o bicze to, o. Dla samych biczów warto tu przyjechać, naprawdę. Co za chwilę to Miluśka takie bicze wodne zrobi, że no. Dobrze, bardzo miło było państwa u nas gościć, jakby co, jeszcze jestem w recepcji. No, jakby co, to ja jeszcze jestem tutaj. To łatwiejsze już za mną. Lusia, no to... Przestań! Luśka... Przestań! Nie wiem, gdzie popełniłem błąd. Lusia, naprawdę, zobacz, wszystko było załatwione, zobacz, czasy wykupione, hotel wykupiony, no wszystko przecież jeszcze zdążyliśmy, jeszcze troszkę w czas to flizłaś, no Lusia, no. No nie denerwuj się, Luśka, no. Szakirka, no. Szaka, no nie płacz, bo się odwodnisz, no. Lusia, no. To ja, twój Zorro, wiesz. Helenka. Lusia, no. Dobra, widzę się, zafoszyłaś, okej, dobra. Nie, to nie. O, Lusia, zrobimy tak, mam rozwiązanie. Obiecuję ci, że następnym razem, jak idziemy na pieszo, na wczasy, ja niosę plecak całą drogę. Całą drogę niosę ja, a ty sejdziesz z przodu jak księżniczka. Normalnie nie dotykasz. Obiecujesz? Lusia, czy ja ci kiedyś w życiu czegoś nie obiecałem? No, no. No. Masz wszystko, masz wszystko. Będziesz miała i to, dobra. To jest dowód. To jest dowód, masz wszystko. Dobrze, zgadzam się. O. Wobec tego możesz już zakładać plecak, bo ja wszystko przewidziałam i wykupiłam nam wczasy. Gdzie? W Tunezji. Idziemy.